Powalczą o drugą ligę. Wygraną w dwumeczu z Jokerem Piła siatkarze SPS-u zapewnili sobie udział w turnieju barażowym. Po zwycięstwie 3-0 w Pile również u siebie słupecki zespół wygrał bez straty seta, zwyciężając kolejno do 12, 23 i 17. Słupczanie nie odpuścili rywalom nawet seta, mając jeszcze w pamięci porażkę sprzed roku. Wiadomo, że każdy, jak zawsze mecz ma jakiś podtekst, tym bardziej z Piłą. W zeszłym roku jakby też troszeczkę nas, no jakby tu powiedzieć, kubeł zimnej wody wylali na głowę i w tym finale myśleliśmy, że uda się zdobyć mistrzostwo. Tym bardziej, że w pierwszych dwóch meczach w rundzie zasadniczej udało nam się z nimi wygrać. No ale cóż, no, w tym roku się udało dwa razy, także jesteśmy z tego dumni i szczęśliwi. Kibice, którzy licznie stawili się na sobotnie spotkanie, już teraz czekają na dwumecz o Mistrzostwo Wielkopolski, który SPS rozegra z UKS Dziewiątką Leszno. Pierwszy mecz będziemy podejmować rywala u nas 25 marca. Liczymy na korzystny wynik i będziemy potem 1 kwietnia w rewanżu. Myślę, że no, wygramy rewanż. No, zależy nam na tym, żebyśmy zdobyli Mistrzostwo Wielkopolski, ponieważ mistrz Wielkopolski w tym roku ma prawo zorganizowania barażu u siebie, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy w finale wygrali i, no, i na tym teraz się najbardziej skupiamy. Bez względu na wynik tego starcia zespół Jacka Smuszkiewicza, podobnie jak przed rokiem, powalczy w barażach o drugą ligę. Zawodnicy nie kryją, że celują w awans. Gdybyśmy tak nie wierzyli w to, że jest zespół na awans, to byśmy nie grali. Także no, walczymy o to, żeby zrobić tutaj w Słupcy drugą ligę i to jest nasz cel. Mam nadzieję, że go spełnimy. W sobotę wygrały również Panie, które po emocjonującym meczu ograły UKS Rataje Poznań 3-2.